Stefan Batory, dawny holenderski Maasdam, przechodzi gruntowną przebudowę. Brygady Gdańskiej Stoczni Remontowej toczą zacięty bój z czasem. Termin pierwszego rejsu wisi dosłownie nad głową. Pracuje się już na 3 zmiany. Nad wszystkim czuwa dowódca Stefana Batorego, który najdłużej ze wszystkich kapitanów, bo pełne 7 lat, dowodził Batorym, kapitan Jerzy Pszenny. Batory jest statkiem już starym, zresztą wiadomo, odchodzi teraz na emeryturę, ma 33 lata. Ten statek jest o połowę młodszy. W innym czasie był zbudowany i też jest inaczej zbudowany i posiada takie urządzenia, których Batory w tym czasie nie mógł otrzymać, a potem się nie kalkulowało ich na statku adaptować. Mianowicie cała klimatyzacja całego statku, także statek się i ogrzewa, i schładza jak potrzeba w klimacie tropikalnym. To jest wielki plus. Ma stabilizatory, które prawie zupełnie likwidują przechyły boczne. To jest wielki plus dla wszystkich, którzy na statku podróżują i pracują. Ale staramy się, żeby ten statek, Stefan Batory, te tradycje Batorego przejął, a i to nie tylko jeśli chodzi o nazwy i tak dalej, ale również jeśli chodzi o kuchnię i dobrą obsługę pasażerów, co chcielibyśmy utrzymać również i na tym statku, tak jak i było na statku starym Batorym. Kwietnia. Flagowy statek polskiej marynarki handlowej Stefan Batory wyrusza w pierwszy liniowy rejs do Kanady. Pełny komplet pasażerów. Pierwsi już na pokładzie.